podstawową rolą Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu jest bezpieczeństwo, ponieważ jest to sala i jest to kompleks, który stanowi centrum zapasowe dla służb kontroli ruchu lotniczego znajdujących się w Warszawie, ale również na wszystkich 15 lokalizacjach, to jest lotniskach obsługiwanych przez kontrolerów oraz służby techniczne i służby nawigacyjne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jeżeli ktoś pytał o Centralny Port Komunikacyjny, czy to jest projekt realny, czy to jest projekt z zasięgu naszych możliwości, czy to nie jest projekt tylko na papierze, to ja zapraszam do Poznania. Tutaj powstaje infrastruktura, która będzie służyć temu wielkiemu projektowi rozwojowemu, który później sprawi, że Polska w sposób bezprecedensowy będzie mogła konkurować na rynku lotniczym, na rynku transportowym, patrząc na to szerzej. Inwestycja na 90 milionów złotych i kolejne 100 milionów, które ma tutaj zostać zainwestowane, to jest bardzo dobra wiadomość. To są miejsca pracy, to są środki, które zostaną wydane i zostawione tutaj w tej infrastrukturze, która będzie służyć całej Polsce. Kompleks to ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, nowoczesny, zielony budynek, który będzie stanowił właśnie bezpieczeństwo oraz rozwój polskiego lotnictwa. Tak naprawdę mówimy o zarządzaniu ruchem lotniczym, które odbywa się na lotniskach oddalonych o wiele setek kilometrów. To prawdziwy przewrót technologiczny, jeśli chodzi o zarządzanie przestrzenią w Polsce. I powiedzmy sobie szczerze, nie nastąpiłoby to, gdyby nie inwestycja Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiele inwestycji musiałoby czekać na dogodny czas, gdyby nie inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny. Wiąże się to z faktem, że realizując Centralny Port Komunikacyjny, musimy sięgać po najnowocześniejsze technologie. I to się właśnie dzieje.